Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, a dzisiaj opowiem wam trochę o strategii zapamiętywania dat historycznych. Zapraszam. Dobra pamięć. Jeśli chodzi o daty, to jest to taki materiał, który pokazuje jak ważna w mnemotechnikach jest strategia. Bo wiecie, no mamy różne podejścia, różne typy dat, różne typy działów historycznych, różne jakby działki tych, tej historii. Um, I... To tak naprawdę są różne opcje na zapamiętywanie tych treści, tak? Więc strategia w ujęciu tych dat jest tak naprawdę słowem kluczowym. I zadajmy sobie takie pytanie, gdy się uczymy tych dat: ile tak naprawdę muszę wiedzieć, co jest mi niezbędne, co jest mi potrzebne? Czy muszę znać miesiąc, czy muszę znać dzień, czy wystarczy mi rok, a może wystarczy mi w ogóle wiek? Um, jaki okres dokładnie muszę znać, ile informacji na temat tego okresu, na temat konkretnego wydarzenia muszę wiedzieć, na temat konkretnej postaci. Bardzo ważna rzecz. Um, czy rok i miesiąc się powtarza? Jak się powtarza miesiąc, nie ma sensu, żebyśmy w Pałacu Pamięci na przykład powtarzali co skojarzenie, co stację miesiąc, skojarzenie do miesiąca. Nie ma sensu, żebyśmy powtarzali skojarzenie do roku, co kolejną stację. Wystarczy, że Zapamiętamy sobie, że następnych 10 stacji dotyczy roku 1939, następnych 20 stacji dotyczy czerwca, um, i tak dalej, i tak dalej, więc to jest też bardzo ważna, um, ważny krok przed tym, jak się zapamiętuje daty. Załóżmy, że chcemy się nauczyć o roku jakimś tam z 1530, więc tworzymy pałac pamięci i pierwsze skojarzenie w tym pałacu będzie nam mówiło o tym, że uczymy się o roku 1530 i powiedzmy, że przy każdym z tych, przy każdej stacji tego pałacu pamięci będzie skojarzenie do miesiąca tego roku. Następnie przy każdym takim miesiącu w naszym pałacu pamięci, przy każdym takim skojarzeniu, możemy sobie wyobrazić, że jest jeszcze jakieś takie mikrostacje, są pokazane, i one nam już będą zawierały skojarzenie do faktów na temat konkretnego miesiąca. Czyli powiedzmy, że jest 1530, nie wiem, 3 czerwca, i, i to będzie skojarzenie tutaj do tego dnia i miesiąca. Um, a tutaj będzie jeszcze um, do tego skojarzenia doczepione 2 trzy skojarzenia o tym, co tam konkretnie się wydarzyło. Nie? Czyli na przykład. Stacją jest jakaś postać, i ona sama w sobie nam mówi o skojarzeniu do e, nazwy miesiąca i dnia, i z tej postaci na przykład jeszcze bierzemy sobie jakieś takie mikroskojarzenia, czyli na przykład ta postać pokazuje prawą rękę, i z niej wyrasta jakieś tam skojarzenie do faktu, pokazuje drugą rękę, z niej wyrasta skojarzenie do, do kolejnego faktu, czyli powiedzmy, że e, nazwa bitwy. Tutaj, nie wiem, rodzaj walki. Um, jeszcze z głowy coś wystaje: jakieś konkretne nazwisko, a z brzucha, na przykład, tej postaci, jakieś jeszcze informacje. I w ten sposób sobie zapamiętujemy te informacje tutaj na temat konkretnego um, miesiąca i faktów. Możemy też pójść na przykład w taką taktykę, że chcemy się nauczyć wszystkich najważniejszych informacji o na przykład mm, wieku XVI. I załóżmy, że tam w wieku XVI był jakiś tam rok, i my wobec tego roku chcemy się nauczyć najważniejszych faktów, co tam się wtedy działo, jakie wynalazki albo coś tam było, co tam było grane. Nie? Więc tutaj też takie podejście taktyczne. Zależy po prostu, ile tych informacji mamy zapamiętać. Czy mamy znać wszystko, datę, godzinę i, i, i całą terminologię, czy, czy wystarczą jakieś tam powierzchowne, prostsze rzeczy. Mogą być również takie podejścia taktyczne, że II wojna światowa i całe daty zapamiętywane przy, um, przy naszych stacjach, i w tych datach również zawieramy takie haczyki skojarzeniowe do faktów na temat tych dat, więc jakby tutaj naprawdę dowolność, pełna dowolność. No i pozwólcie, że pokażę Wam jakiś przykład, tak? bo czymże byłby film na kanale Dobre Pamięć bez dobrego przykładu. 1783 rok. Spalanzani, mam nadzieję, że dobrze to czytam, jak coś to przepraszam, albo Spalancani, albo Spalanzani, wykazuje trawiące działanie soku żołądkowego na mięso. Wysuwa teorię, że żołądkowe trawienie białek jest procesem chemicznym. I to jest, powiedzmy, jakiś tam fakt historyczny. Ja go chcę teraz zapamiętać. Więc załóżmy, że mój Pałac Pamięci zakłada właśnie takie ciekawostki o XVIII wieku. Chcę się nauczyć dat i ciekawostek o XVIII wieku. Więc ja sobie skonstruuję taką taktykę, że przy stacji będę zapamiętywał rok i nazwę wynalazcy na przykład, bo będę się uczył o nauce i przy, przy tej stacji z rokiem i nazwą tego wynalazcy będę doczepiał takie haczyki, żeby mieć informacje o tym, co on tam konkretnie odkrył, jakie teorie wysnął itd. Ok 1783. Mój system zapamiętywania polega na tym, że do jedynki przypisuję J do siódemki K do ósemki B do trójki T. To jedynki J, bo to jest na literkę J się zaczyna 1, do siódemki K, bo odwrócone K to jest 7 do ósemki bo duże B wygląda jak 8, a do trójki T, bo jest na pierwszą literkę znowu. No i myślę sobie, jaki teraz wyraz z tego ułożyć, żeby zrobić skojarzenie. Jakub trzyma bo JKB, czyli 178, mówi nam właśnie o słowie Jakub, a trzyma, bo literka T w tym wyrazie nam mówi właśnie o tym, że jest to 3, a RZ, Y, są bezwartościowe, więc jest po prostu trójeczka, sama z siebie, sama w sobie, nic więcej. I teraz spalanzani, Czyli będę tworzył teraz kojarzenie do tego jegomościa, do tego pana, a później połączę go z tym Jakubem, który coś trzyma. Spalanzani Kojarzy mi się z takim, nie wiem, zdaniem, spał na lasani. Ktoś spał na lasani. Jak sobie tak pomyślę, nie? Spał na lasani. Um, więc teraz tak. Myślę sobie, że jakiś kot, no bo kto inny mógłby spać, śpi na lasani. Kot spał na lasani. Na tej zasadzie. Bardzo proste. I teraz muszę ten obraz tylko i wyłącznie połączyć z tym obrazem um, tego Jakuba, który coś trzyma. Więc 1783 spał na lasani to jest nic innego jak Jakub trzyma kota śpiącego na lazani. I gdy wyobrażam sobie tego Jakuba, a tutaj może być oczywiście jakiś konkretny Jakub, czyli powiedzmy, że Jakub, jako Jakub wojewódzki, Kuba wojewódzki na przykład, nie? Albo Jakub z, nasz, z jakiegoś naszego środowiska, jakiś nasz kolega, może być Jakub na przykład, nie? Cokolwiek. Więc wyobrażam sobie tego Jakuba, że on trzyma kota, który śpi na lasagne i wtedy sobie myślę, aha, Jakub, czyli JKB trzyma, czyli Czyli to jest trujeczka 1783. I ten kod śpięta Lazani, więc Spalanzani. Czyli 1783 Spalanzani. Pierwsze skojarzenie gotowe, zwarte i w miarę solidne, myślę. Ok, teraz musimy sobie zapamiętać fakty o tym skojarzeniu, o tym Spalanzanim z 1783 roku. On wykazuje trawiące działanie soku żołądkowego na mięso. Czyli on wysuwa taką teorię, że. No jest działanie trawiące soku żołądkowego w kontekście mięsa, nie? czyli tutaj taki pierwszy fakt na temat tej, tej osoby. Więc takie jest moje skojarzenie. Reptile to jest taka postać z Mortal Kombat, która takim bardzo mocnym jadem pluje. On wypluwa z siebie taką, to było chyba zielonego koloru, taki, taki jad, taką, jak po takim ostrym trunku na imprezie. I i wszystko tak jest żrące, jak on to tak sobie siebie wypluwa, więc wyobrażam sobie, że on jakby wypluwa to na surowe mięso i ten kwas aż trawi to mięso, nie? że to mięso aż po prostu wyparowuje w tym momencie. Tak jest moje skojarzenie do tego, że wykazuje trawiące działanie soku żołądkowego na mięso. Może też jakiś właśnie sok z siebie wyrzuca taki zielonego koloru, cokolwiek, co tam nam wyobraźnia podpowiada. Wysuwa teorię, właśnie, że też również, że żołądkowe trawienie białek jest procesem chemicznym. I to jest drugi haczek skojarzeniowy, który przypniemy do tego Jakuba, który ma kota, który śpi na lasagne. Wysuwa teorię, że żołądkowe trawienie białek jest procesem chemicznym. No myślę sobie, kto mi się kojarzy z chemikiem, kto mi się kojarzy z białkami przede wszystkim, tak? Bo żołądkowe trawienie już mniej więcej. Wiem, że tam było zawarte w, tym, w tej całej teorii, więc wystarczy mi skojarzenie do białek i procesu chemicznego. Wyobrażam sobie więc, że profesor Atomus z atomówek, który stworzył atomówki, że miesza jakieś tam swoje te chemiczne wywary i przy okazji je białe drażetki. Profesor Atomus mówi mi o tym takim procesie chemicznym, jakby, nie? A białe drżetki o białkach, czyli wysuwa teorię, że żołądkowe trawienie białek jest procesem chemicznym, no to profesor Atomus je białe drżetki podczas eksperymentu chemicznego. To te drażetki jeszcze mogą powodować u niego takie, wiecie, jakby wzdęcia, że, że tak słychać, że coś wyraźnie mu tam w tym żołądku burczy, coś tam mu buzuje, coś tam się dzieje, nie? Że jest mu niedobrze. Żeby jeszcze nam się skojarzyło, że chodzi o żołądkowe trawienie białek, że on żołądkiem trawi gdzieś tam te białe drżetki, nie? Myślę, że fajne w miarę skojarzenie. Ok, załóżmy, że naszym Pałacem Pamięci w tym kontekście jest mieszkanie, więc załóżmy, że nasz Jakub, który trzyma kota, który spał na lazani, ogląda telewizję. Ok, I to jest 1783 z Palanzani i on w tej telewizji ogląda nasze skojarzenia. Czyli widzi program pierwszy, a tam um, leci reptail, który pluje sokiem na mięso, bo z Palanzani tam wysuwa teorię, że um, Nasze soki żołądkowe mają trawiący wpływ na mięso. Ok, i puszcza program drugi następnie, sobie pilota, I widzi, że profesor Atomus je białe drażetki i one mu się tam potem trawią w żołądku. Więc y, drugi fakt skojarzeniowy, taki jaki tam był, to to, że, to to, że wys wysuwa znowu taką teorię, że to trawienie białek w naszym żołądku jest. Procesem chemicznym. I też możemy sobie to oczywiście ze sprawdzić, czy dobrze to zapamiętana. No, daje mi się, że tak, jak najbardziej, że powiedziałem chyba to, co miałem powiedzieć, więc w miarę to działa, czyli ten obraz tutaj nam pasuje. Możemy sobie również wyobrazić ten pałac pamięci zrobiony w samochodzie, bo nie muszą być tylko mieszkania, więc taka alternatywna wersja tego, co już wcześniej powiedziałem. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w jakimś samochodzie, czy to jakimś rodzinnym, czy to samochodzie ulubionym, cokolwiek. I to skojarzenie, czyli Jakub trzyma kota, robimy na fotelu pasażera albo na fotelu kierowcy. Sorry za ten fotel taki domowy, ale nie miałem akurat innej grafiki. Więc to jest powiedzmy fotel taki kierowcy. I ten na tym fotelu kierowcy jest Jakub, który trzyma kota, który spał na Lazani, więc 1783 z um, Palanzani. No nie? Tym razem zamiast telewizora użyjemy tego kota, którego trzyma Jakub. I wyobraźmy sobie, że stacją pierwszą, przy tym skojarzeniu kolejnym, jest ucho tego kota i przy tym uchu reptail pluje tym kwasem na mięso i kwas, się, i kwas rozpuszcza to mięso. nie? Spalanzani mówi o tym, że jest trawiące działanie soku żołądkowego na mięso i to się dzieje tutaj, ten reptail jest na uchu kota. Z kolei na łapce kota, kotek wystawia tak łapkę, a tam profesor Atomus je białe drżetki i coś mu buzuje w żołądku, czyli wysuwa teorię, że trawienie białek, tak, w żołądku następuje jako proces chemiczny na tej zasadzie. No nie? No i oczywiście pamiętajcie, że zawsze możecie sobie sprawdzić czy, y, czy jedna czy druga opcja lepiej działają. Ja sobie teraz spróbuję tą z mieszkaniem, czyli jest Jakub, na przykład Kuba Wojewódzki, który trzyma kota, który spał na lasanii, czyli 1783 z Palanzani. Y, on jakby pokazuje, że pokazuje wpływ trawienny, trawiący tego kwasu, tego soku żołądkowego na mięso i z kolei to jest pokazane na tym programie pierwszym, gdzie ten reptaj pluje na to mięso. Nie? Na kanale drugim jest atomus, profesor atomus, który białe drżetki i w żołądku mu buzuje, bo to trawienie białek w Naszym żołądku jest procesem chemicznym. Taką wysuwa teorię spalanzani. Zobaczmy, czy to się zgadza. Wykazuje trawiące działanie soku żołądkowego na no mięso. Wysuwa teorię, że żołądkowe trawienie białek jest procesem chemicznym. No myślę, że bez problemu. Wszystko się zgadza. Więc to był taki przykład taktyki względem zapamiętywania dat i łączenia tych dat z faktami. E, możecie robić to w inny sposób po swojemu. To były takie moje propozycje różnych e, caseów, wcześniej, jak widzieliście, plus taki przykład tego e, spalanzaniego. Mam nadzieję, że trochę wam to nakreśli, jak się można w te daty bawić, jak w to można grać, żeby to miało sens, żeby to miało ręce i nogi. Mnemotechniki to przede wszystkim dobra strategia, cała reszta to jest tylko potem formalność i zabawa w skojarzenia, Jak widzicie, też oczywiście polecam film o metodzie Gawino. Ona Wam, myślę, też dużo pomoże, żeby takie materiały fajnie przechowywać. To był Maciej, dobra pamięć. Serdecznie Wam dziękuję. Czekam na komentarze, łapki, suby i widzimy się w kolejnym odcinku. Papa. Pa. Dobra pamięć.